Dziękujemy orkiestrze. Za chwilę rozpoczniemy uroczystość. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczty sztandarowe. Sztandary szkół wprowadzić. Do hymnu. Hymnie. Thank you.
staropolskim zwyczajem serdecznie witamy wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Wraz z nami powitała Państwa młodzież naszej szkoły dostojnym tańcem polonezem. Z głębokim wzruszeniem pragniemy rozpocząć niezwykle ważne wydarzenie, jakim jest 70-lecie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Stanisława Staszica w Sejnach. 70 lat minęło. Czy to dużo? W życiu człowieka tyle wystarczy, by zamknąć je w jedną całość. Od dziecięcych marzeń, poprzez radości i troski wieku dorosłego, zdobywanie wiedzy i doświadczeń, aż do zebrania owoców pracy i podsumowanie dokonań. W życiu szkoły to lata pracy wielu pedagogów, jeszcze więcej roczników uczniów każdego roku opuszczających jej mury. To codzienność i święta, zmiany i przebudowy, sukcesy i porażki. O powitanie gości prosimy dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Stanisława Staszica w Sejnach, pana Henryka Wydrę. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie zaproszonych gości. Jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo zaszczycić swoją obecnością naszą uroczystość. Witam podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana Rafała Romanowskiego. Dziękujemy za przybycie. Witam posła Rzeczpospolitej Polskiej, pana Kazimierza Gwiazdowskiego. Był na uroczystościach członek Zarządu Województwa Podlaskiego pan Bogdan Dyjuk, ale sprawy służbowe, spotkanie z ministrem zdrowia w Białymstoku nie pozwoliły mu na dalszy pobyt. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Witam radnego województwa podlaskiego Leszka Deca, który jest jednocześnie prezesem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, reprezentuje na uroczystości pana ministra Jarosława Zielińskiego. Witam radnego województwa polskiego, dyrektora ZOS Sejny, pana Waldemara Kwaterskiego. Witam konsula Republiki Litwy Wacława Stankiewicza. Witam bardzo serdecznie prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, pana doktora Jarosława Kuczyńskiego. Nadmieniam, że współpracujemy z tą uczelnią. Nasi uczniowie odbywają tam zajęcia w bardzo dobrze wyposażonych laboratoriach. Dziękuję panie prorektorze. Witam panią dyrektor Kuratorium Oświaty w Suwałkach, panią Annę Urban, która reprezentuje także panią kurator oświaty. Witam bardzo serdecznie proboszcza parafii Sejny Zbigniewa Bzdaka. Witam proboszcza parafii Berżniki Władysława Pierkowskiego. Witam bardzo serdecznie starostę powiatu sejnińskiego Piotra Alszko. Burmistrza miasta Sejny Arkadiusza Nawalskiego. Widziałem, że wchodzi. Wójta gmina Sejny Dariusza Łostowskiego. Gminy Giby Jana Kramnicza. Gminy Krasnopol Karola Schreiberta. Gminy Puńsk Witolda Liszkowskiego. I największego wójta zapewnego na tej sali, wójta Janowa, pana Czesława Kiejko.
Jeden z pierwszych naszych absolwentów. Witamy serdecznie. Witam sekretarza powiatu Marka Ślusarza. Radcę w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana doktora Józefa Kobyłeckiego. Historia szkół rolniczych. Człowiek, który o szkołach wie wszystko. Dziękujemy za przybycie. Witam doradcę Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, pana Andrzeja Staszczyka. Przepraszam, muszę przerzucić kartki. Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w zastępstwie brygadiera Rafała Sławińskiego. Witam bardzo serdecznie byłych dyrektorów szkół rolniczych, przepraszam, szkoły rolniczej w Sejnach, pana Jana Kukawskiego. Niestety dzwonił, że nie może przybyć ze względu na wiek i stan zdrowia, ale przesłał list gratulacyjny dla nas, to zostanie odczytany. Witam bardzo serdecznie Ryszarda Wasilewskiego. Witamy. I Ryszarda Grzybowskiego. Wicedyrektora długoletniego naszej szkoły Łukasza Sowulewskiego. Witam dyrektorów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i Poczty Sztandarowe z Bogdańczowic, Janowa, Rudki, Sokoła Podlaskiego, Suwałk, gimnazjów w Gibach i w Sejnach. Witam panią Jolantę Nowarską, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. Panią Irenę Marcinkiewicz, Liceum Ogólnokształcące Puńsk. Cezarego Teodorowskiego Gimnazjum Sejny. Olgierda Wojciechowskiego, Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania Żyburys. Panią Alicję Wysocką, Gimnazjum Krasnopolu. Jana Wydrę, Gimnazjum w Puńsku. Bożenę Twardowską, Szkołę Podstawową w Sejnach. Panią Lucynę Fidrych, Szkoła Podstawowa w Karolinie, jednocześnie radną powiatu Sejny. Panią Beatę Dźwilewską, dyrektorkę przedszkola naszego sejneńskiego. Serdecznie witamy. Witam bardzo serdecznie szkoły zaprzyjaźnione z Litwy, a mianowicie dyrektora i osoby towarzyszące z UKMRG, szkoła w UKMRG. Witamy panie dyrektorze. Szkoła rolnicza z Wiejsiej. Panie dyrektor i wicedyrektor, serdecznie witam. Witam Białą Wakę. Pana dyrektora, wicedyrektor i panią Halinkę. Witam serdecznie przewodniczącą Rady Rodziców, panią Barbarę Pokutko. Nadleśniczego Nadleśnictwa Płaska w zastępstwie pani Aneta Milewska. Witam bardzo serdecznie wiceprezesa Banku Spółdzielczego w Sejnach, Czesława Poźniaka. Jest to nasz absolwent. Panie prezesie, dziękujemy zawsze za wsparcie finansowe. Witam serdecznie Tomasza Olszewskiego, dyrektora PKO BP Sejny. Waldemara Bobina, kierownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego Sejny.
Marka Gąsiewskiego, ODR Augustów. Panią Annę Sybert, KRUS Augustów, jednocześnie przewodniczącą struktur PiS na naszym terenie. Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sejnach, pana Stanisława Jastrzębskiego. Panią dyrektor Piątego Urzędu Pracy w Sejnach, Violettę Myszczyńską. Prezesa Klubu Sportowego Pomorzanka, Pawła Szkarnulisa. Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach, Jarosława Polensa. Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Sejnach, Mariusza Jagłowskiego. Jarosława Wojciechowicza, przepraszam, reprezentującego Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Witam panią dyrektor Ośrodka Kultury w Sejnach, Ewę Pietuszewską. Pana Grzegorza Sokołowskiego, jako prezesa Betoneksu Suwałki oraz Koła Łowieckiego Łoś. Witam pana Czesława Wągiewicza, przedsiębiorstwo Transport Ciężarowy Roboty Ziemne w Zaleskich. Pana Jerzego Wojczulisa, firma Sadeba Puńsk. Marcina Michałowskiego, przedsiębiorstwo handlu i usług Aldo, który wspomaga nas w sprzęt rolniczy. Stanisława Ciecielskiego, Marcina Szymałowskiego, Rotor Suwałki. Panią Irenę Grygucis, dyrektora Sanepidu Sejny. Rafała Haraburdę, prokuratora rejonowego w Sejnach. Liliannę i Wiesława Frydrycha, przepraszam, Dreflak Sejny. Witam serdecznie nauczycieli, pracowników szkoły, emerytów, uczniów i rodziców przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Przepraszam, jeżeli kogoś pominąłem w powitaniach. Witam serdecznie i zapraszam do dalszego trwania uroczystości. Dziękuję. Dobre rzeczy rodzą się tam, gdzie zbierają się dobrzy ludzie, gdzie jest przestrzeń dla marzeń. Szkoła jest właśnie takim miejscem. To tutaj kształcone są wartości życiowe, tu rodzą się najpiękniejsze plany, tu także dorastają twórczy i utalentowani młodzi ludzie. Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które, choć minione, zawsze pozostaną w naszej pamięci. A dźwięk dzwonka szkolnego przywołuje je ponownie. Trudno być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Są takie chwile w życiu każdego człowieka, od których nawet pamięć ucieka. Lecz są też chwile, dla których trwania warto poświęcić wieki czekania. Prosimy państwa o powstanie. Minutą ciszy uczcijmy pamięć zmarłych nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Dziękuję.
Dzisiejsze wydarzenie ma charakter niezwykle podniosły. Przypomina kartę 70-letnich wydarzeń szkoły. Jest okazją do wzruszeń i wspomnień. Zapraszamy do wysłuchania krótkiego rysu historycznego, który przedstawi Anna Klepacka, uczennica trzeciej klasy technikum. Kwietnia 1946 roku zaczyna się historia szkolnictwa zawodowego w Sejnach. Tego dnia rozpoczyna się działalność publiczna dokształcająca szkoła zawodowa. Od 12 lutego 1947 roku zmienia się nazwa placówki. W publicznej średniej szkole zawodowej chłopcy uczą się zawodu w kierunku ślusarsko-kowalskim. Dziewczęta zdobywają kwalifikacje w profilu krawieczczyzna lekka. Początkowo młodzież uczyła się w budynku szkoły powszechnej przy lesie. Drugą siedzibą był budynek przy ulicy Rynkowej 34. Obecnie w tym miejscu znajduje się biuro powiatowe przy ulicy Piłsudskiego. Reforma szkolnictwa zawodowego wymusiła ponowne zmiany. Szkoła zostaje przeniesiona do budynku poklasztornego. Młodzież aktywnie włącza się w sprzątanie nowej siedziby. Na początku lat 50. zmienia się profil szkoły. Od roku szkolnego 1951-52 rozpoczyna funkcjonowanie zasadnicza szkoła metalowa. Pojawia się nowa specjalność – ślusarz maszyn rolniczych. W następnym roku rozpoczyna działalność zasadnicza szkoła mechanizacji rolnictwa. Młodzież miała możliwość kształcić się w zawodzie traktorzysta-mechanik. Od 1963 roku dyrekcja placówki oraz władze lokalne rozpoczęły starania zmierzające do budowy nowego kompleksu budynków szkolnych. W 1966 roku ruszają pierwsze prace budowlane. Ostatecznie inwestycja zostaje ukończona 28 września 1970 roku. Do użytku zostaje oddany nowy budynek szkolny, sala gimnastyczna, internat oraz warsztaty. Adres nowego kompleksu szkolnego to Kolonia Sejny 38. Dzięki unikalnej w skali województwa bazie warsztatowej utworzono 5-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Od 11 lutego 1974 roku była możliwość nauki w technikum zaocznym. Od 1 września 1976 roku rozpoczyna funkcjonowanie Zespół Szkół Rolniczych w Sejnach. Wizytówką Technikum Sejneńskiego stają się piłkarze ręczni, którzy w 1975 oraz 1977 roku zdobywają Wicemistrzostwo Polski Szkół Rolniczych. Druga połowa lat 70. to zjawisko wyżu demograficznego. W roku szkolnym 1976-77 w szkołach dziennych i zaocznych naukę rozpoczęło 1111 uczniów i słuchaczy. Wprowadzono dwuzmianowy system nauczania. Początek lat 80. to złota era sportów zimowych. W 1982 roku szkolna sztafeta biatlonistów zdobywa brązowy medal w Mistrzostwach Polski Szkół Ponadpodstawowych. Uczniowie Sejneńskiego Technikum z sukcesami brali udział w biegu jaćwingów. W roku szkolnym 1987-88 placówka obchodziła 40. rocznicę powstania. Jubileusz stanowił impuls do przeprowadzenia remontów. Odnowiono teren, wytyczono alejki, powstał plac apelowy. Odnowiono elewację szkoły, zbudowano nową kuchnię, na terenie szkoły zainstalowano oświetlenie. Od 1 września 1987 roku rozpoczyna działalność liceum zawodowe, kształcące w zawodzie rolnik, specjalizacja wiejskie gospodarstwo domowe. Uczniowie naszego technikum z powodzeniem brali udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Przełom lat 80. i 90. to czas transformacji ustrojowej. Wchodzą w życie nowe przepisy oświatowe, dostosowane do nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Rozpoczyna się nauka angielskiego. Do sal lekcyjnych wraca religia.
We wrześniu 1992 roku powstaje pierwsza pracownia komputerowa. 10 listopada 1994 roku był dniem wyjątkowym w historii szkoły. W tym dniu odbyła się ceremonia nadania szkole imienia Stanisława Stasica oraz sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców. W uroczystości wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, władz wojewódzkich, instytucji lokalnych oraz dyrektorzy sejneńskich szkół. Lata 90. upłynęły pod znakiem współpracy transgranicznej. Technikum w Sejnach nawiązało współpracę ze szkołami i instytucjami rolniczymi na Litwie. Początek pierwszej dekady nowego stulecia to okres zmian wynikający z wprowadzenia nowych przepisów oświatowych. To również czas poszukiwania optymalnej struktury organizacyjnej. 1 września 2002 roku uchwałą Rady Powiatu dotychczasowa nazwa Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawniczego imienia Stanisława Stasica w Sejnach zostaje zastąpiona przez nazwę Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych imienia Stanisława Stasica w Sejnach. Szkoły ponadpodstawowe zostają przekształcone w szkoły ponadgimnazjalne. 28 lutego 2007 roku Rada Powiatu Sejneńskiego podjęła uchwałę w sprawie przekazania Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół i placówek wchodzących w skład zespołu. Do zawarcia porozumienia dochodzi 15 maja 2007 roku. Od 2009 roku obowiązuje obecna nazwa placówki Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Stanisława Stasica w Sejnach. W roku 2012 minęła 65. rocznica utworzenia w Sejnach Szkoły Zawodowej. Z tej okazji 1 czerwca odbyła się wyjątkowa uroczystość. W jej trakcie odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą pokoleniom nauczycieli i uczniów, którzy tworzyli szkolnictwo zawodowe na Sejneńszczyźnie. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, delegacje szkół rolniczych, reprezentanci instytucji społecznych, nauczyciele emeryci oraz absolwenci szkoły. Z tej okazji odnowiono sztandar szkoły, na którym umieszczono aktualną nazwę placówki. Prosimy o wystąpienie nauczycieli i pracowników szkoły, którzy otrzymają odznaki honorowe zasłużony dla rolnictwa. Prosimy. Eusebiusz Filip Dzimitrowicz. Dorota Jagłowska. Andrzej Wojciech Lauda. Anna Moskalow. Iwona Rabczyńska. Renata Sas. Jarosława Skupska. Barbara Szczęsnowicz. Marzenna Walędziewicz. Marta Wichert. Małgorzata Zawadzka. Aneta Kisiel. Adam Trejnowski. Przepraszam, Beata Zuzanna Kuczyńska. O zabranie głosu proszę pana dyrektora Henryka Wydrę. Odznaką honorową zasłużony dla rolnictwa proszę pana ministra Rafała Romanowskiego i posła Kazimierza Gwiazdowskiego. Proszę panowie.
Panie ministrze, w imieniu wszystkich odznaczonych pragnę podziękować za odznaczenie nas, oczywiście, i uznanie naszej pracy w tej szkole. Wyróżnienie to jest dla nas motywacją do samorozwoju, ale też i zobowiązaniem do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w szkole i do tego, aby jak najlepiej edukować i wychowywać przyszłe pokolenia polskich rolników. Dziękuję. O zabranie głosu proszę pana dyrektora Henryka Wydrę. O odznaczenie medalami zasłużony dla pożarnictwa proszę panów wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zdzisława Czakisa. Prezesa Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Sejnach Ryszarda Grzybowskiego, brygadiera Rafała Sławińskiego, przedstawiciela Powiatowej Straży Pożarnej w Sejnach. Dziękuję. Prosimy o odznaczenie sztandaru szkoły medalem zasłużony dla pożarnictwa. Prosimy wszystkich o powstanie. Związek Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Podlaskiego nr 153/178/19/2017 z dnia 31 marca 2017 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach zostało odznaczone brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa za aktywną działalność wspomagającą realizację celów Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Podpisał prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej Jan Gratkowski, Sejny 2 czerwca 2017 roku. Poczet sztandarowy. Sztandar Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Stanisława Staszica w Sejnach do odznaczenia medalem Występ. Poczet sztandarowy wstąp. Prosimy o wystąpienie nauczycieli, którzy otrzymają medale zasłużony dla pożarnictwa. Henryk Wiesław Wydra, Renata Sas, Julita Moros. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podlaskiego nr 184/19/2017 z dnia 31 marca 2017 roku druh Henryk Wydra, syn Bronisława, został oznaczony srebrnym medalem zasługi dla pożarnictwa.
Druhna Renata Moroz została odznaczona brązowym medalem zasłony dla pożarnictwa. I druhna Julita, przepraszam, pani Renata Sas, przepraszam bardzo. Pani Julita Moroz została odznaczona także brązowym medalem zasługi dla pożarnictwa. W imieniu odznaczonych głos zabierze pani Renata Sas. Dziękuję w imieniu odznaczonych za tak zaszczytne wyróżnienie. Cieszymy się z utworzenia w technikum klasy o profilu mundurowym. Nie był to pomysł bezpodstawny. Mieliśmy dobre doświadczenia w zakresie ratownictwa medycznego. Od kilku lat nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa Julita Moroz przygotowywała uczniów do konkursów z sukcesami. Dzięki staraniom dyrektora Henryka Wydry otrzymaliśmy wsparcie organu prowadzącego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i mogliśmy zakupić sprzęt, na którym młodzi uczyli się zasad ratownictwa medycznego. Jako wicedyrektor podsunęłam pomysł utworzenia klasy o profilu mundurowym Straży Pożarnej. Dyrektor nawiązał współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sejnach. Komendant Zdzisław Czaki zgodził się pracować z naszymi uczniami, a doświadczenie koleżanki Julity Moroz wpłynęło na powierzenie jej wychowawstwa w tej klasie. Natomiast współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach pozwoliła na rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie ratownictwa medycznego. Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, ratownictwa medycznego, edukacji dla bezpieczeństwa to szansa dla uczniów na pokonywanie własnych trudności, rozwijanie zainteresowań i rozwój zawodowy związany z niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi. Dziękujemy. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczty sztandarowe, sztandary szkół wyprowadzić. Spocznij. O zabranie głosu prosimy przedstawiciela Rady Rodziców, panią Barbarę Pokutko. Z okazji tak dostojnego jubileuszu 70-lecia szkoły pragniemy życzyć wam, szanowni nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie, przyjemnej pracy, wzajemnego zrozumienia, uczniom rozwijania swoich talentów, pomocnej dłoni ze strony pedagogów i opiekunów w drodze na szczyty. Oby każdy z was miał szansę do
doskonalić się w tym, co lubi oraz być najlepszym w swojej specjalności. Jest to szkoła z wielkimi tradycjami, wielopokoleniowa. W niejednym domu absolwentem jest dziadek, ojciec oraz syn. Placówka ta jest uznawana za bardzo przyjazną dla uczniów, a także rodziców. Dlatego też i wam, nauczycielom, i nam, rodzicom, życzymy tak dobrej współpracy na dalsze lata. Myślę, że każdy z nas chce, aby pamiętano o nim tylko dobrze. Życzymy wszystkim pedagogom, by przetrwali w pamięci swoich uczniów na długie lata. Oby pomysłodawcy i założyciele tej szkoły mogli być z was dumni. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Prosimy o krótkie wystąpienia.